Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Władzy. Jako obywatele, przeciwko temu tutaj właśnie przyszliśmy się buntować. Artykuł 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Bo żeby móc wszystkie ustawy ustawić tak jak trzeba, to trzeba mieć za sobą Trybunał, żeby nie wetować. Niech żyje wolna Polska! Niech żyją wolne sądy! Demokracja! Demokracja! Konstytucja! To bezprawie! Konstytucja! W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. Odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.